Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio, słuchajcie, w szkole robiliśmy dialogi związane z imprezą i padło takie pytanie, przynieść coś, tak? Na przykład ktoś mnie zaprasza na imprezę, no i ja się dopytuję, przynieść coś, może coś do picia? Jak to ująć w języku angielskim? Zauważcie, że w naszym pytaniu nawet nie ma osoby. W języku angielskim musi być osoba. I więc jak to powiedzieć? Absolutna większość uczniów zrobiła to na zasadzie should I bring anything? I to jest ok. Pięknie, inwersja zrozumiała i tak dalej, ale troszeczkę nienaturalne. W takim języku codziennym, gdyby padło takie pytanie, ty przynieś coś? Native speaker powie anything I can bring, tak? Czy jest coś, co mogę przynieść? Anything I can bring? Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, przygotowałem wam tu dialog, czyli jeszcze raz po polsku byłoby króciutko przynieść coś, a popatrzmy na wersję angielską. Osoba A się najpierw ładnie wita. Hey Tom, cześć Tomku. Ashley's birthday is on Monday, so I'm having a party for her on Saturday at 7. Can you come? Tak, czyli urodziny Ashley. Urodziny należą do Ashley, czyli dopełniacz, tak jak książka Piotrka Peter's Book, tak urodziny Ashley, czyli dopełniacz. S razem z apostrofem. I te urodziny u nas po polsku są. Urodziny oczywiście są liczbą pojedynczą, czyli jest. Czyli po polsku są w poniedziałek. So I'm having a party for her. Robię jej imprezę. Uwaga, nie używamy czasownika robić. Żadnego I'm doing, żadnego I'm making. Po angielsku macie trzy opcje. I'm having, I'm giving, daję jej imprezę i uwaga, I'm throwing, czyli rzucam jej imprezę. Do koloru, do wyboru. I'm giving może brzmi troszeczkę zbyt formalnie na taki język codzienny, ale pamiętajcie, imprezy się nie robi, czyli żadne doing, żadne making. No i mamy czas present continuous, bo to jest zaplanowane. Czyli robię imprezę dla niej w sobotę o 7. Can you come, czy możesz przyjść? No i osoba B się zastanawia, czyli Tomek się zastanawia, Saturday at 7? Yeah, sure. Czyli tak, oczywiście. No i właśnie, anything I can bring? Przynieść coś? Something to drink? Coś do picia? Tutaj najpierw jest anything, bo my powiemy przynieść coś, ale tak naprawdę to jest jakby przynieść cokolwiek, a tu już jest, tu już jest prawdziwe coś, czyli something to drink. Ale też można by tu powiedzieć anything to drink. No i osoba A mówi no need to bring anything, czyli nie ma potrzeby przynosić cokolwiek, czegokolwiek. Just come, po prostu przyjdź. No i tu jeszcze wam przygotowałem trzy inne wersje. Tak jak mówię, ta jest najbardziej naturalna w języku codziennym. Tak jak u nas najbardziej naturalne jest przynieść coś króciutko, tak? Język codzienny. Ale śmiało to można ująć tak, jak powiedzieli mi uczniowie na lekcji, czyli should I bring anything, czy powinienem przynieść cokolwiek, coś. Ewentualnie tak. Do you want me to bring anything? Tak? Czy chcesz, żebym coś przyniósł? Do you want me to? Tak, jak wciskamy osoby, tutaj ja, to między want a to. Ewentualnie poprzez mieć coś przynieść, mam coś przynieść, czyli używamy struktury supposed to. Am I supposed to bring anything? Dzięki, trzymajcie się.